jesteśmy źli na siebie. To, że są gratulacje z zewnątrz, że rozegraliśmy bardzo, bardzo dobry mecz, to nie ma żadnej satysfakcji. Owszem, zawodnicy starali się, natomiast widocznie za mało się jeszcze staraliśmy i jeszcze bardziej musimy się starać. To był twardy, męski futbol i na pewno, kto się zna na piłce, to dużo mógł z tej gry wychwycić. Nasza banda zagrała na piątkę, chociaż zdobyła jedną bramkę i zdobyła trzy punkty. Dziękuję. Graliśmy taką taktykę, staraliśmy się też w drugiej piłki grać na maczkę. No, to nie miało się podobać, po prostu dla nas dzisiaj najważniejsze miały być trzy punkty i osiągnęliśmy ten cel. Dużo zamieszanie było na pierwszym słupku, ale to zawodnicy walczyli o piłkę. Znaczy tam żadnego faulu nie było. Możemy to spotkanie ocenić? No na pewno ciężki mecz, może mało było takiej płynnej gry, bo i Górnik grał wysoko na nas i my graliśmy wysoko na Górnik, także to było mało jakiejś płynnej gry, naprawdę ciężki mecz, bo to był mecz walki i właśnie ta jedna bramka mogła decydować. Cieszymy się, że nam się udało strzelić. Także trzy punkty bardzo ważne i z nadziejami będziemy jechać do Szczecina. To jest piłka nożna, gdzie nie zawsze jest to, można powiedzieć, przyjemne dla oka albo dla... Piękne widowisko. Dzisiaj był mecz walki przede wszystkim. Drużyna, która może tej więcej walki zostawiła na boisku, większy charakter, troszeczkę szczęścia dopisało. Ale jak mówię, czasami są takie mecze, że trzeba walką, sercem i charakterem zwyciężyć. Wydaje mi się, że dzisiaj to uczyniliśmy.